Siemanko, z tej strony ponownie Springman. Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku do samolotu Cessna Caravan w Microsoft Flight Simulator 2020. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak już wspomniałem, jak wylądować tym samolotem za pomocą przyrządów i podejścia ALS na autopilocie. Jesteśmy teraz w okolicy lotniska w Poznaniu na wysokości 1500 stóp. Wiatr w tej chwili w Poznaniu 22 węzły z kierunku 208-207 zmienny. Mniej więcej utrzymuje ten kierunek, więc będziemy mieli lekko z boku ten wiatr przy lądowaniu. A nie przedłużając już teraz, przejdziemy do ustawień, jakie musicie sobie tutaj ustawić przed lądowaniem na autopilocie. Przejdziemy na panel Garmina. Pierwsze co musicie wiedzieć, tutaj są częstotliwości nawy, naw 1, naw 2. Biała kratka oznacza, że ta częstotliwość jest na tej standbyowej, czyli oczekującej. Tu po prawej stronie natomiast są aktywne częstotliwości. W Poznaniu ALS na pasie 2.8 ma częstotliwość 110.30. Jeżeli chcemy przełączyć sobie częstotliwości między aktywną a standby, tymi dwoma strzałkami przełączamy je. Następnie tym pokrętłem, większym kółkiem, przestawiamy tutaj to, co jest na lewo od kropeczki, a tym mniejszym przestawiamy dziesiętne części. Ustawiamy sobie 10.30, przełączamy częstotliwość na aktywną. W tej chwili na CDI-u, jak zobaczycie, pokazała nam się kreska z napisem LOC 1, czyli naw 1 przechwycił gdzieś tam sygnał z lokalizera. No i jako, że nie jesteśmy na ścieżce podejścia, w tej chwili jest on tutaj nie w osi tej głównej strzałki. Co teraz możemy zrobić? Możemy sobie włączyć tutaj tryb approach. Samolot zacznie nam skręcać, będzie się ustawiał na osi, a my w międzyczasie przygotowujemy samolot do konfiguracji do lądowania. Czyli włączymy sobie klapy pierwszy stopień, włączymy sobie światła lądowania i damy teraz mieszankę i obroty śmigła na maksa, zmniejszając troszeczkę tutaj naszą moc na przepustnicy, jeżeli jest to konieczne. Na tą chwilę jesteśmy z dobrą prędkością, troszeczkę zwolnimy do tych 90 węzłów. Pamiętajcie, żeby klapę wysuwać dopiero jak jesteście tutaj na tej białej części po lewej stronie, jak macie tutaj wskaźnik prędkości, to nie spowoduje Wam uszkodzenia jakiegoś klap, jeżeli byście je wyciągnęli za wcześnie. Nie jest to w tej chwili zaimplementowane w Microsoft Flight Simulatorze, ale w razie co, jakbyście mieli wątpliwości, po co ta biała krecha jest, to właśnie po to. Zbliżamy się teraz do glide slope'a. W chwili, gdy ten tutaj diamencik zielony zejdzie do środka naszego wskaźnika, na wysokość tutaj tego ramki ze wskazaniem wysokości naszej, samolot zacznie automatycznie zniżać do pasa. Ja sobie pozwolę, ustawię altimeter na taki, na jaki powinien być, żeby autopilot dobrze wykonał to lądowanie. Jak widzicie, dosyć znacząco zmieniła się ta wysokość w tej chwili tutaj na naszych wskazaniach. Nie zmieniło to jednak zachowania autopilota. On nadal sobie trzyma tą ścieżkę i tutaj koryguje wszystko względem wiatru. Reguluje sobie opadanie, żebyśmy nie schodzili za nisko, za szybko. Teraz powoli możemy znowu zmniejszyć tą prędkość do około 80 węzłów. Prędkość, jaka tam chcemy przyziemienia uzyskać, to fajnie by było te 70 węzłów. Dajemy sobie drugi stopień klap, żeby jeszcze zmniejszyć tą prędkość, zwiększyć nośność samolotu. Samolot sobie sam będzie zniżał. Ja w celach pokazowych nie będę dotykał wolantu w tej chwili. Ufam autopilotowi, że da sobie radę. Utrzymujemy teraz tylko tą prędkość w okolicach 70 węzłów, a samolot sam powinien podejść
praktycznie na środek pasa, mimo tego wiatru, jaki mamy w tej chwili. W razie co, jak będzie taka potrzeba, bo coś by mu nie wyszło, to przejmę stery, ale na razie nie dotykam ich. Jak widzimy, na razie bardzo dobrze mu idzie. Nie mamy czym się przejmować. Monitorujemy tylko jego sytuację. To, co robi autopilot. Powinno być wszystko w porządku. Samolot idzie centralnie, autopilot na linii. Nie będzie to miękkie lądowanie, tego nie oczekujcie. Nie ma tutaj jeszcze zaimplementowanego flarowania. Więc samolot dosyć twardo usiądzie na pasie, ale usiądzie na nim bez większych problemów. Jesteśmy nad progiem pasa, możemy wyłączyć moc silnika. I jesteśmy na pasie 2.8 w Poznaniu. Możemy zacząć hamowanie. Jak dobrze pójdzie, to uda nam się zjechać pierwszą drogą kołowania. Pierwszym wyjściem z pasa. Żadna filozofia, wystarczy tylko potrenować to kilka razy. Na pewno każdemu z Was się to uda, bez większego problemu. Zatrzymujemy się tutaj w punkcie zatrzymania na wylocie z pasa. Włączamy sobie światła taxi, wyłączamy landing lighty, możemy wyłączyć stroba. Cofamy klapy do pozycji podniesionej i możemy kołować do miejsca parkingowego. Dzięki wielkie serdecznie za to, że obejrzeliście ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam to pomoże w lataniu tym fajnym samolocikiem. Zapraszam Was serdecznie na kolejne filmiki. Zapraszam do polubienia filmiku, zostawienia subskrypcji. Kliknijcie sobie w dzwoneczek, byście mieli powiadomienia o kolejnych filmikach. Jak Wam się nie podobało coś, dajcie łapę w dół, ale dajcie mi też wtedy jakąś sugestię, czy tam Waszą opinię w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczny, pomoże mi to w tworzeniu kolejnych filmików. A w tej chwili ja się z Wami żegnam i zapraszam na następny filmik. Cześć, na razie.